Był to zwykły dzień na dzikim zachodzie. Z naszą wesołą ekipą jest z nami AB, Shooter, Trixos, Zyter, VGZ oraz Sanitariusz. Przywitajcie się wszyscy. Siema, siema. Siemanko. Siemanderko. Cześć, no, cześć. Jak wiecie, jedną z najbardziej naszych wesołych gier i takich maksymalnie family i party game przyjaznych dla społeczeństwa i w ogóle super gier, to jest The Hiddenus. Hidden to jest taka miła gra przyjacielska, gdzie jeden z gałganów zamienia się w takiego niewidzialnego pana i musi przytulić pozostałych panów. Panów! No, no. I kiedy zostaną przytuleni, i kiedy wszyscy panowie zostaną przytuleni, Hidden wygrywa! Zasady są proste. Czas zacząć zabawę. No. O nie, chyba nas przytulił, ale nieszczęście. O nie. Jakie nieszczęście, nie? Jak się bać? Dobra, pamiętajcie, że pod F2 możecie wybrać jakieś fajne rzeczy, co nie? To macie nie? 8 sekund życia jeszcze. Dobra, gałgany, pamiętajcie, czego was tam uczyłem. Strzelać bez ostrzeżenia. Takie są zasady w hidenostwie. Oczywiście. Ej, albo nie, chodźcie za mną, szybko do głównego lupa Pabiksu głównego, szybko! Jestem w Pabiksie, witam w Pabiksie pod A-Beam. Łabiego! Pod A-Beam, nie Łabiego! O nie! No nie, już dobra, nie przejmujcie się nim, on naszym, pokojowo nastawiony. W naszym mieście zaczął grasować groźny Hidden Sanitariusz. Niby taki leczniczy, ale jednak zabija. Mówisz, AB? To bardzo interesująca historia. Oh, wow. Ale nie, o tym więcej. Nie przejmuj się, napij się wody, tutaj akurat postawiliśmy. O, wódeczka! No. Dobrze się składa. Delektuj się wodą. Przebrzydły Hiddenariusz! Wypiłem. Pyszna była, o jejku, ale mocna. Się napił. Ej, ile to miało procent? 102. Jaka mocna. Ej, ja mam jedno pytanie, co tu ten... Jakaś taka nie... A, to nas, ej, to nas stały klient. Ej, tak o kurde. No nie, daj. AB, co się tu wydarzyło? Dzień jak co dzień! Ktoś zginął. Nie wiem, tak jakoś strasznie ludzie agresywni są w tym pubie. A pod F2 kupować rzeczy, tak? O nie! Dobra, panie, to Kryksa, zobaczcie na jego awatar, on jest koszykarzem, mamy przesranę! Zaraz zrobi nam wsad! Nie wiem, czy wiecie, jak kiedyś Kryksa zgrał w koszykówkę na komputerze, na kierownicy i wygrał. Dobra, wszyscy do Babik stoi biegą, szybko! Dobra! Jak przejmujemy ten pabelo? Ebi, tak? Ebi, wracając do naszej dyskusji. Opowiedz mi trochę o tym mieście. Jak się nazywa? Jest. Miasto nazywa się... Old Town. Old Town, tak! Od razu zauważyłem. Strasznie burzliwe miejsce, AB, tak zauważyłem. Nie, co, no nie? Co ty, tak, co jest normalne? AB, proponuję, żeby rozluźnić atmosferę, usiąść i porozmawiać oraz się napić. Czekaj, krzesełka. Wziąć strzelbę? Tak, wziąłem strzelbę. Przygotuj krzesełka, AB, usiądźmy się, rozluźnijmy. Nie ma problemu. Jestem! Nie ma nikogo. AB, chodź, tutaj jest mleko, tutaj jest kubek i mleko, chodź, usiądziemy. Gdzie? A dobra. Tutaj, no, kubek to, i mleko to jest. A, już nie ma. Chodź może na piętro, bo tutaj jakieś agresywności są. Dobra, chodźmy na piętro zobaczyć, co nie. O, no. No nie, jak się skamisz, VGZ, no. On, kurczę, roleplayowo gra, no VGZ. My się dobrze bawimy. Znowu tryharduje. Narzekają, kurde, na wszystko. Nie no, co ty, VGZ by mógł nawet nie skrzywdził. No jak? VGZ nigdy nie tryharduje. Ej, wiecie jaki mam pomysł? Chodźmy do Pablo Ebiego. Czekaj. Powiem wam niestety przykrą rzecz. Skończyła się woda. Nie. Szybko do Pabiksu. No tak szybko tutaj jest. Dobra, tutaj się zrespił. Luz, jest jeszcze spirytus. AB, gdzie jesteś? Jaki spirytus? Już idę do mojego pubu. AB, czekam u ciebie w pubiksie. Już jestem. Już jestem, no bo obsługa, widzisz, kurde, on czasami z obsługi jest, jak mu powiemy. Jak się nazywa ten twój stały klient? On się nazywa Bogdan. O, granat! Bogdan, stały klient, znam typa. Trochę zakrwawił się, znaczy przepraszam, zażygał. AB, a tak właśnie się zastanawiam.
No, co zrobimy, jeśli skończył się alkohol? Mi się wydaje, że nie mamy wyboru. Musimy pójść na wyprawę po wódę. Dobra, szybko! Trzeba ukraść! Zaczekaj, Abby, chodź tu na chwilę. Czekaj, bo nic nie widzę, ała! Powiem ci, Abby, na początku, gdzie można znaleźć tam Abby? Słyszałem, no. Abby... Ała! Dobra, gdzie można znaleźć wódę? To zaraz jest po bliskim kościele, ale jestem tak złożony, bo to nie ma sensu. Mówisz, że w pobliskim kościele znajduje się dużo wody. Tak, tam jest tajna skrytka. Dobrze. I on schował pod tym, pod ladą. Ej, co się stało? Zlagowało się? Pod sutanną. Ej, zlagowało się teraz, dobrze, działa. O nie, nie. O, działa. Mówicie, że tajny skład wody kryje się pod kościołem. No i co byś chciał być? Krystus najłatwiejszy hidden jest do pokonania. Jaki najłatwiejszy? Tylko dobra, w takim razie... O nie, no nie zabijaj, nie chcę do kościoła! No nie, umarłem. Szybko do kościoła! Szybko. Kościół nie taki bezpieczny. Abby już zginął w misji do kościoła. Ja leżę na łóżku księdza. Abby, jak to zginąłeś? Niestety, zostałem poskromiony przez groźnego hidena grasującego w mieście pod imieniem Krystus. Niewidzialny Krystus, czemu tak zabiłeś się z jego jazdy przecież? Ja chciałem tylko pójść po wódę do mojego paru. Dobra, organy, skupcie się, bo widzę, że nie widzę. O nie, Krystus chce przejąć wódę. Wóda będzie moja. Jesteśmy tu nie w celu, żeby zabić niewidzialnego Krystusa, tylko żeby znaleźć skład wody. Więc przestańcie się zachowywać, jakby nie wiadomo, co nas otaczało. Rozdzielcie się i przeszukajcie teren w poszukiwaniu wody. Wóda jest moja. Chyba mam wódę święconą. Raz, dwa. A ty tam uspokój się na zewnątrz, dobra? Ej, Gladi, szybko chodź do mnie. Cały karton jest pod stołem. O, chyba znaleźliśmy. A kurczę, nie mogę go niestety. Sanitariuszu, tylko muszę cię zmartwić. To nie jest stół, tylko komoda. Słyszałeś o komodach upadających z Ikei na dzieci? To właśnie ta. No. Ktoś ukradł. Naprawdę, są bardzo niebezpieczne podobno. Tak, no. Można do niej wejść bez problemu. Powiedziałem spokój! Ja pierdzielę! Nie! No. Spokój tam na zewnątrz. No i sobie poszedł. No. Kurczę, proszę tu nie wracać, zrozumiano? Dobra, chodź sanitariuszu. Pewnie zastanawia się, czemu są niebezpieczne, bo jeśli je odpowiednio przechylisz na niej, to się przewraca na ciebie i umierasz. No. A potem dostajesz odszkodowanie. No, tak to się zdarza czasami. Czyli mówisz, już doświadczenie w tej kwestii są. No, nie. Ale Abby mi opowiadał. Ach, stare czasy! Co się stało? Drzwi mnie zabiły. Jaka szkoda. Przepraszam, to prezenty chciałem tego powiedzieć, Abby. O nie, jaka szkoda. Najgorzej, Bloody, no nie wiedziałem, że Bloody, no przecież szukaliście. No nie, zaczyna się. Trzymajcie się razem, bo Bloody was rozwali. Nieprawda, jestem najmniej agresywnym człowiekiem ever. Ej, Bloody, znalazłem wódę, nie zabijesz mnie tam? Gdzie? A dobra, nie. Ale obiecujesz, że mnie nie zabijesz? No już. Chodź, Bloody, chodź. Dasz mnie. Tutaj, skaczę, chodź, ale mnie nie zabijesz. Tutaj. W życiu bym cię nie zabił. Dobra, chodź, zobacz. Szybko, Bloody, tutaj. No, agresywny. Tutaj jest wóda. Bloody. Wóda! Mamy wódę! Tutaj, Bloody, mogę patrzeć, bo inni nam nie polują, jest mi smutno mega. No. No to ty polowałeś na innego przodu. No właśnie, zapolowałeś. Ja czekam w moim barze. Panie Hidenie! Czekam w barze! Gdzie jest? Czekam w barze! Daję wódę! Przedaję wódę! Nie denerwuj się! O, czyżby VGZ znowu tryhardował? Nie. No, VGZ. Nie wiem, o czym mówisz. Największy tryharder na świecie. Kompletnie nie wiem, no. Co masz na myśli. No, VGZ. Czego pan chce? Harnasia. O nie! O kurna, wyprzedały się. Bloody wszystkie wykupił. Ale skacze, kurde, i skubię to ciało. Dobra, jestem gotów. VGZ, wiesz, liczy się zabawa. A to martwe ciało, to co to? No to martwe ciało, co Panie znaczy? Panie Hidenku, harnasie się skończyły, odejdź od mojego baru! Bo wezmę Bogdana! Bogdan, wstawaj! Dawaj harnasia. Ej, nie biegaj, VGZ, co mi biegasz po Bogdan! W sklepie. Bogdan! Bogdan! Bogdan ci nie pomoże. Patrzek je. Panie Hidenku! Bogdan nie wstaje. Obawiam się, że jest z nim trochę problem. Zapraszamy na hot dogi i wódę. Oni są tutaj, za tym barze? Ale wysadził. Jest tu. We got him, we found him.
O, tylko Pepsi, tylko woda została. Bladi? Zapraszamy na hot dogi. Tak? Dlaczego hot dogi się nie zdarzy? No właśnie. Wiecie jak jest. Czy to jest... Właśnie, Bladi, czemu ty tryhard? Bladi? Czy to tryhard? Co? Co? O nie, woda się zbiła. Ktoś ty się zapomniał. Zbiłeś wodę, przecież to tryhard. Mamy za to zamian? Tryhardował? Ja na ciebie czekam, kurna, w barze od jakichś 5 minut. Wysadzasz mi cały mój cały takie, mój bar. Są zasady. Zapraszam do hotelu sanitariusza. Ja tu czekam na ciebie z wódą. No za późno, już teraz Kryksas wszystko wypił i wybił wszystko. Bladi, co ty tutaj zrobiłeś? Widzicie, mówiłem wam, że VGZ tryhardzuje. No odezwał się ten coś, już pół godziny siedział cicho, tylko... Nic się nie dzieje przecież. Ja teraz zapraszam do hotelu sanitariusza. Najlepszy hotel na dzień. Uła, hotel sanitariusza. Wiecie, że 200 damage'a? I tak nie zostałem tym hitem. No przykro mi. To jest jak się tryharduje, niestety. Ja tylko czekałem w barze i biegu. No. Byś postawił w końcu na zabawę. Ja mogę zostać w hotelu sanitariusza. Gdzie jest hotel sanitariusza? Hotel sanitariusza, zapraszam do... Najpierw zapraszam, poczekaj. O, hotel sanitariusza. O, ale hotel sanitariusza, ja się kręcę, dobrze, proszę wyjść, proszę się ustawić w kolejce, dobrze? Dobra, ja jestem pierwszy, proszę się przesunąć. Dobrze, no kto wylał wódę? No nie, kto wylał wódę z mojego baru? Ja poproszę wspólny pokój z Abim. Dobra. Musi być co najmniej. O nie, zostałem wysadzony prawie. Do jakiejś agresywności tutaj. Wspólny pokój z Abim, ja poproszę łóżko podwójne, koniecznie. Wspólne łóżko. Tędy. O nie! Co to się stało? O nie! Dobra, sanitariusz, niestety Abby nie zginął, więc poproszę jednak pojedyncze. Zapraszam za mną, już zaraz. Poproszę pojedyncze jednak, bo Abby nie żyje. No, po zastanowieniu. Zapraszam, to jest kolejna część, spokojnie, niech myślimy. Wow, jakie luksusowe łóżko, to jest mój pokój. A teraz, nie, to najwspanialszy pokój, jak mi się podobał. Pan musi wejść tu, tylko a to proszę mnie otworzyć. No, ja cię kręcę, ale super pokój, zobacz, Abby, jakbyśmy mieli super pokój. Ja zablokuję. Obawiam się, żebyśmy mieli tylko jedno pojedyncze łóżko, nie opłacałoby się. Najwspanialsze łóżko na świecie. Jest takie miękkie, jak jedwabisty materac. Wykonany z miłością. Cholera, VGZ znowu nie roleplayuje. Ja próbuję przetrwać i bardzo się. Nikogo to nie obchodzi, że próbujesz przetrwać. Ty tylko się spróbujesz zabijać tych biednych hidenów. Chodźcie o uczucia. Ej, Bladi, nie wiem czy wiesz, ale w pobliżu na Dzikim Zachodzie został otwarty nowy sklep broni shootera. Tak, nowy sklep broni jest otwarty. Nowy sklep broni shootera, musimy go odwiedzić jak najszybciej. Gdzie, jeszcze mi, raz? Nie dałeś nowy, szybko do mnie, tutaj obok kościoła jest nowy sklep broni shootera. Ej, poczekaj, bo jej biorę pokazałem moje nowe mieszkanie. No i znowu mnie zabijają pierwszego, no zostawcie mnie wszyscy! Biedny AB, pokaż mi ci nie jest. Gdzie cię boli? Ja czekaj, na dupie, takim na pośladku lewym. No wypnij dupę, to dam buziaka. Dobra! Poczekaj, nie ruszaj się. O! Taki, o teraz się bawisz. No to, co robisz? Co tam się dzieje? No, ja cię kręcę, wcześniej leciała mi tylko krew, teraz leci. Proszę się uspokoić, to jest luksowy sklep. Wcześniej miałem plasterek, Bladi go zdjął i wystrzelamy bronię. No dobra. Sanitariusz. Dobra, AB, teraz już się powinno zagoić dzięki mojemu buziakowi. Strzało mi w dupę? Dobra, rozumiem. No, ja to zdrobniale nazywam buziak. Dobra, gdzie mnie zaprowadzić tym razem? Gdzie cię zaprowadzę? Chodź, pokażę ci nasze mieszkanko. Dobra, chodź. Dobra. Idziemy do naszego mieszkania. Nie, spokojnie, przecież VGZ by nikogo... Nie, to nie jest mieszkanie. No właśnie, tu jest nasze mieszkanie. Ja was nie reaguję. Patrz, AB, jakie super mieszkanie. Możemy spać na jednym łóżku. Dokładnie. Musimy się rozliczyć, zapraszam. O kurde. Dobra, dzień dobry. Dobrze, poproszę zapłacić w amunicji albo... Co? Amunicja? Dobra, spoko, nie ma problemu. Proszę, wrzuciłem. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał. Ja zapłacę... Pękają. Zapłacę w... umowę? Niech pan tu podejdzie, proszę. Zapłacę w tripminach. Umowa idealna. Umowa, niech pan poczeka. O, lubię. O, niech pan umowy podpisze. Tutaj się dupą. Panie Bladeuszu, pan proszę podejść. Tutaj niech pan podpisze. Musisz pan to podpisać dupą. Okej.
Co wy tam robicie? Dziękuję. Podpisane. Odcisk dół. No to jest wasz dom. Teraz jest AB nasz dom. Ale super! No, możemy się teraz położyć i pójść spać. Możemy się teraz tutaj dobrze bawić, AB. Ale się jesteśmy sami. Zabawa. Mamy cały bar. Musimy balować. Ach, bałcik, a raczej. Blady, zostaw ten karabin! Spokojnie wejdzie! Strzelaj! Dobra, wejdzie jeszcze głębiej! A, dobra, nie tak, się. Nie tak bardzo! Nie z lufą! Dobra, co robicie? Magazynek też się zmieści, spokojnie! Wejdź! Zostaw, bo... Bo wystrzeli! Ale zabawa, to była upojny dzień, muszę przyznać. Ach, za kratkami. Ej, Bladi! W swoim pokoju macie wódę, zobacz, pod łóżkiem. Musicie się tam... Wóda z mojego baru? Gdzie wóda? Jest, ej, faktycznie, tam po drugiej stronie jest. O, szybko! Proszę, zostaw mnie. O nie! VGZ! VGZ zabiłeś mi współlokatora! Kto teraz zapłaci za ten? No. Nie strzelaj do mnie! Kto teraz? Dobra, przestałem. Nie, musisz go dobra. Zabić, bo zabił mnie, musisz go zabić. Teraz, Ebi, strzelaj! Dobra! Zabij go, VGZ! Zabij! Ja cię kręcę, ten VGZ to w ogóle roleplayować coś nie potrafił, no chyba patrz, za bardzo. Znowu mnie próbował. No zabiłeś mi współlokatora, kurde! Nie zabiłem, tylko porwałem. No to zabijanie współlokatora jest bardzo sanitarne. On jest dalej żywy, tylko nie widzisz. No nic, nie mamy wyboru, musimy zabić VGZ-a. Dokładnie, to jedyne wyjście. Dlatego wszyscy do kościoła, natychmiast. Jak za to nie chcą mnie zabić. W kościele no, po ja prostu musimy to jest egzorcyzmy VGZ teraz zrobić. Musimy to zrobić, dlatego że nie jesteś, jesteś najmniej roleplayową postacią. Szybko, musimy egzorcyzmy. Ja się tylko bronię. Witam, z tej strony... Dobra, chodźcie wszyscy na do VGZ. Z tej strony ksiądz AB. Dzisiaj odprawimy myszę. Niestety nawet nie atakuje kołganie. Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. A to co to zostało? Dzisiaj... Halo, dzisiaj chcę... Proszę usiąść w tym momencie! On się zresztą. Proszę usiąść! Dobra, proszę cicho, usiąść! Cicho, bo Ebi coś mówi. Proszę usiąść, ksiądz Ebi będzie przemawiał. No mów. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wypędzić Hidena z VGZ-a, żeby przestał tryhardować. Dokładnie. Kiedyś sanitariusz był najmniej europejską postacią. Teraz VGZ. Ale VGZ to chyba nowo ma, powinien mieć Fridę. VGZ, który tryharduje, to powinna być nowa ksywa chyba VGZ. VGZ tryharder. Mimo, że gramy dla zabawy, to on myśli tylko o zwycięstwie. Poproszę cię. Nieprawda. Jest za oknem. Bladi, musiał się pomodlić. A, dobra, chodź, podejdź tutaj, szybko. AB, chodź tutaj. Który za nas cię... Dobrze, idę. Ale Bladi, ustaw się tam. Ale gdzie, tu? A, tutaj się może ustawić. Dobra, ustawiłem się. Wszyscy ze mną. Aleluja. Aleluja. Ej, co? Bo on jako... To za nas przyjaciół. No. VGZ usiadł sobie obok nas. Nieładnie tak, zabijać. Chyba wypędziliśmy Hidena z VGZ-a. Nareszcie, chyba się udało. Trzeba było go zabić. Tryhardy, kurde. Nikt no, nie tryharduje. O nie, i Bladi został Hidena. Tam sza była udana. O nie. Wypędziliśmy demona. Bladeusz. A, już zginąłem, fajnie. Shooter, chodź szybko, szybko. Chodź tu, gdzie ty jesteś? O, już poruje na mnie, co nie? Idę. Przejąłem hotel sanitariusza, mój bar go wykupił. Witam, Ewi. Mój bar go wykupił. Chciałbym zakupić pokój jednoosobowy. Tylko wódę. Musisz... Tu, grube pliki. Najpierw musisz kupić wódę, żeby kupić pokój. Kupiłem wódę za te grube pliki. Tak, to jest, to w takim razie bez okien. O, ty kurna! Bladeuszu? Rozwalamy wszystko. Bladeuszu? Chyba trzeba zabić jakiegoś sanitariusza przypadkiem. O, co zrobił? Zniszczył mi szybę w hotelu. W hotelu. Nie. Jest kilka rzeczy, które mogę wybaczyć, ale nie zniszczenie szyb w hotelu. Tego nie mogę wybaczyć akurat. Twój hotel. Jaki twój hotel? Już nie. No to wykupiłem ten hotel na swoje potrzeby. Cholera, ma dużo wody. W imieniu prawości mówię, że przykro mi. Shooter, szybko za mną. Ale ci nie przykro. VGZ, chodź, tutaj się ustawiliśmy na życie. Nie, ja tu jestem łowcą.
Aha. Bo widzisz, jakie jest VGZ, tylko tryhardowanie myśli, co nie? A ja tak w ogóle nie czaję, o co chodzi, nie? Oj, jakim hidenem? A, dostał. Wyczaiłem go, ale on duszę przyszedł. Nareszcie największy tryhard umarł, tak? Spokojnie stąd egzystować. Dobra. Bladii, chodź do naszego więzienia, do twojego dawnego domu. To mój dawny dom. Chodź w piecu, rozpalimy, bo zimno jest. Rozpaliliśmy w piecu, to krzesło, rozpalimy nie w tutaj, dzień dobry, czytam u was. Sam jesteś granat. Granat jest u ciebie w domu, VGTS. Tu w piecu rozpalny krzesłem. O, uwaga, granat! No faktycznie. Frag out. Ale was prankowałem, co nie? No, no to prank. Ja ładnie, nie. Bo zimno. Nie w tył mi zimno, w piecu rozpalny krzesłem. Dokładnie, weź to krzesło, zapij. Cicho, cicho. To jest to pytanie, Amy jest Amy. Przestań, nie rób nic. Odejdź, Kryksos, odejdź. Gdzie jest Amy? To jest dobre pytanie. No, przeładowujemy. Nas tutaj nie dorwiesz, Bladeuszu wielki. Gdzie jest Amy? O, Bladi tutaj. No, odejdź, ja tu mam ważne zajęcie. O, jest tu. Dostał, bo otwórz się. Chodź na teren bomb, gdzie, żeby bomby poruszyły. Jakby postanowił nas odwiedzić, pan Bladeusz. Dobra, czekaj, muszę wziąć ammo. Ej, daj mi ammo. Ej, czekaj, odejdź, bo ja tu ważne rzeczy robię. Dobra, szeregowy, musimy to ogarnąć. Dobra. Nie ma innej opcji. Rozpiernić to jedyne, co możemy zrobić. Po ruczniku mamy za mało szpeju. Już rzucam. Dobra, podpisałem hotel. Hotel jest mój teraz. Wal do niego z karabinku! Ale z karabinku! Jak to się mówi? Strzelaj z karabinku! O, ale cię położył! Ale żeś się położył, powiem ci! No, nie ma ja. Ja odpocznę. Dobra, co jeszcze został? To potężny AB. Patrz, hotel nawet sobie podpisałem. No, pokaż, jasne. Pokaż. O kurde, faktycznie! Co to jest napisane? Hotel AB'ego. AB. Ale no. Patrz, dokładnie sobie zapisałem. Dokładnie. No tak to przeczytałem. Dobra, te trzy kropki to jest hotel, cztery, a tu jest AB. I te dwie kropki to jest ego. Tym językiem dla niewidomych. Widzisz? No, Braille. Braillem to jest. To musisz nie, językiem Morsa oczywiście. No musisz, patrz teraz, widzisz? Teraz widzę. No jest, dla niego. Musisz podpisać to krwią, szybko. Sam dobra, jesteś krew. Mi, no nie, no. Muszę to zakończyć. Najgorzej, no. Dobrze. Nie zdążyłem się to podpisać, zapisałem AB zamiast AB'ego, bo postanowiłem to zmienić, ale widzę. Niestety, ten hotel należy tylko i wyłącznie do sanitariusza. Nie sądzę, to jest już hotel pod AB. Hotel sanitariusza. Nic. Dobra, teraz żeby już nie było tak łatwo. Był bar pod AB, teraz jest już hotel pod AB. Proponuję się skupić. Nas będzie restart? To? Będzie restart? Coś się restartuje? No bo tak. O, faktycznie, tak, chyba będzie restart, bo coś się. Chyba się coś zablokowało. No, chyba coś się zablokowało. Ile masz minut? Był no, w sumie to chyba możemy kończyć. No to możemy kończyć. Jeszcze dwie rundy, dawajcie jeszcze dwie rundy. No dobra. O, i VGZ już tryhard go dobija. To VGZ już włącza tryb. Okej, w porządku. Tryb terminatora. Dwie szybkie rundy. Dwie szybkie rundy. Dobra, możemy zrobić dwie na poważnie rundy, co nie? Mają być szybkie, to szybkie, no. No, możemy zrobić na poważnie rundki. Dobra. Dobra, niech się wszyscy dołączą. Dobra, robimy to, pany. Tryb terminatora. Dobra, niestety. W naszym mieście zalękł się... Old Town. Old Town. Dokładnie. Musimy wszyscy udać się do Pabiksu i się zabunkrować. To jest. A nie, to sposób. Powinno się nazywać. Idealny pomysł. Dawno temu na dzikim. Dobra, szybko zachodzie. Do Pabiksu i biegło. Dobra, na mojego babu. Nie sądzę. Się. O, jest tutaj. Bije mnie. O, spokojnie. Kurde, czemu wszyscy mi palą mój pub i wysadzają, no. Niestety, Ebi, takie są zasady posiadania pubiksu. Dobra, ja sobie usiądę na moim miejscu, takim VIP-owskim. O, jest nie. Tu, jest, bieg do środka, załatwić lekarza. Imię sprawiedliwości. O nie. Easy. O nie, mógłbyś to zwalić, jeszcze dać się Bladiemu zabić, chcesz, nie, żebyśmy skidali? Nie, no niestety, nie ma musisz się jeszcze ma wiele nauczyć w walce. Musisz użyć się... mocy dobra, noża. Pora. Bo ja jestem teraz dopiero wyklutym hidem. Nie obchodzi nas to. No to a propos tryhardowania. No.
Teraz gramy, już włączyliśmy właśnie tryb tryhard, co nie? Czyli to, co zawsze robi Wał Wiedzeca. To fajnie. Fajnie, bo zrespiłem się obok. No, oj, oj, zaczyna się. Pograłem sobie. Jak to się mówi? Pierwsze morderstwo. Pierwsze koty za płoty. Nie było słychać Itana w ogóle w tej rundzie. Gdzieś jakby dźwięk mu się wyłączył. Jak to nie słyszę? Ja go w ogóle nie słyszę. Ja go słyszę cały czas. A kurde! Shooter od lewej, ja prawo. Lewo, prawo. Dźwięku od niego nie słyszę. Bloody? Gdzie hidden może być? Nie możesz mnie zabić, jestem w mieszkaniu. Tu jest! Może być. A, bo zasada jest. Jeśli nie zaprosicie Hidenia do mieszkania, to nie może wejść. Jestem w naszym mieszkaniu. Odwieczna zasada. Hiden może wejść tylko po zaproszeniu. Ten, Ewi, zapraszasz mnie do pubiksu swojego? Oczywiście. Dziękuję. Do mnie tam nie ma. Oszukanie. Jest tu! Wszedł na górę! Jest tu! A, chodź tu, lamusie. Nie mówi się lamusie, tylko lamusie z Wochocka. Z Old Town. Znacie paradoks żula? Old Town. Old Town. A znacie paradoks żula? Że jak żul jedzie pociągiem, to pociąg jedzie żulem? Uuu. No, wow. Panie się. To się nazywa szlachcie. Dobry żart. Rozkręcający imprezę. Możesz tak babie powiedzieć na imprezie. Dziękuję, kręci psów. No nie, zabij! Co? Czemu ja się pojawiłem? Aha, dobra. Emu, jesteś ty martwy, zadajesz pytanie. Bo tak. Dlatego. Dobra, Elbi. Nowa pro. Nie zapraszam cię do domu. A to nie wchodzę. W sumie to też twój dom. Wynajęliśmy to razem. Wyrzecie widzę, bo jesteś zakrwawiony. Nie obchodzą mnie te głupie pytanie. Zapłacił więcej. No oczywiście, że ja zapłaciłem więcej. Elbi był głównym sponsorem naszego wypadu. Naszego domu w więzieniu. Naszego domu. No. A, bo Ebi to ten bogaty, a ja ten biedny. Dokładnie. No. Co mi wybijasz szybę w domu? To wybił okno w szybie. Okno w szybie. To się nazywa remont. Okno w szybie. To się nazywa remont, gałganie, a nie. Czemu wybiłeś mi okno w szybie? Tak jestem. O kurna. No, jakby nie, przecież nie wszedłem do twojego domu. No jakby, no tak, w sumie raz. Zamknij zimno, bo mu okno. Dobra, zamknij drzwi, bo pizga. Co z tego, że okna są rozwalone? Zamknij drzwi, bo pizga. Dawaj, Bloody. O, przyniósł rower na a co do ciebie ma, maybe. Mówię na to rower. A ja mówię na to śmierć, kiedy domi! O ty agresor, jaki agresor! A dajcie mi być raz Hidenem, bo jeszcze ani razu nie byłem. No dobra, to bądź. Dobra, lecimy. Będę. Czyli VGZ wycinasz to, tak? Nie, nigdy. O nie, no i dupa, dobra, kończymy to. Dobra, cześć!